Od 1 października wzrosną ceny większości biletów z taryfy Zarządu Transportu Metropolitalnego, poinformowała dziś Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jak zawsze w takich sytuacjach GZM tłumaczy podwyżki inflacją i wzrostem kosztów przewozów. Najwięcej zdrożają bilety długookresowe na kwartał i pół roku. Karolina Komada. Jak tłumaczy GZM, to będzie pierwsza podwyżka cen biletów od kwietnia 2021 roku. Nie da się dłużej utrzymać cen w sytuacji, kiedy miasta nie chcą znacząco zwiększać finansowania komunikacji publicznej. To głównie bilety 90-dniowe, to bilety 108 oraz bilety 180-dniowe. Tutaj zmiany cen wyniosą od kilku do kilkunastu procent, a więc zdecydowanie mniej niż inflacja zsumowana przez te ponad 3 lata od czasu ostatniej podwyżki tych biletów, a ta inflacja wynosiła 32%. Oprócz tego nieznacznie zmieni się cena biletu 90-minutowego. Bilety jednorazowe w wersji elektronicznej dalej pozostaną tańsze od biletów papierowych. Nieznacznie, symbolicznie o 10-20 groszy zmienią się również ceny przedziałów podróży start-stop. Ceny części biletów pozostaną bez zmian. Chodzi przede wszystkim o metrobilety, czyli bilety 30-dniowe i 24-godzinne, a także bilety pakietowe i najtańsze bilety papierowe 20- i 30-minutowe.